Jakie są rodzaje postów? Jaki post najlepiej wybrać dla siebie? I co oznaczają te wszystkie dziwne anglojęzyczne skróty i literki dotyczące właśnie różnych postów? Czy to tylko moda, czy rzeczywiście coś za tym stoi? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Poszczenie, posty zyskały, już można by powiedzieć, sławę i są dość popularne od kilku dobrych lat i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście mogą nam przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Natomiast można się czasem pogubić w różnych rodzajach postu i być może macie problem z tym, żeby wybrać taki odpowiedni post dla siebie, czy to jeżeli zaczynamy, czy jeżeli chcemy sobie poradzić być może z pewnymi problemami zdrowotnymi. Czy po prostu zadbać o siebie bardziej, czy podnieść jakość swojego życia. Dlatego w dzisiejszym filmie omówimy sobie, z jakich rodzajów postu tak naprawdę możemy skorzystać i też wyjaśnię Wam te wszystkie dziwne literki, tak żeby już terminologia również była dla wszystkich jasna. Zacznijmy sobie od takiego chyba postu w prawdziwym tego słowa znaczeniu i to są posty z angielskiego prolong fasts albo only water fasts. To są posty rzeczywiście przedłużone, posty tylko o wodzie, posty długoterminowe, chociaż nie ma jakby jednoznacznie powiedziane, jak długo taki post musi trwać, ale przyjmujemy, że mniej więcej to jest przynajmniej 3 dni i wtedy rzeczywiście mówimy o poście przedłużonym. Te posty mają swoje zastosowanie lecznicze, są nieraz stosowane nawet w warunkach właśnie szpitalnych, natomiast na pewno nie jest to coś dla każdego, nie jest to coś, co możemy robić często i na co dzień, no bo jest to duże ograniczenie kaloryczne przez dłuższy okres czasu i też warto oczywiście, zanim podejmiemy taki post, zorientować się, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań zdrowotnych i skonsultować to najlepiej ze specjalistą. O takim 72-godzinnym poście, który ja sama robiłam, mówiłam Wam już kilka lat temu na kanale, także jeżeli ten temat Was interesuje, to zapraszam do filmu. A w ogóle o wszystkich jakby filmach, w których poruszam temat różnego rodzaju postów, jak, dlaczego pościć, jakie są korzyści, jakie zagrożenia, jakie są najważniejsze zasady. Jakby to wszystko Wam zebrałam w opisie filmu, także tam możecie zajrzeć i macie przekrój jakby bardziej szczegółowy wszystkich filmów, a teraz omawiamy sobie to tak bardziej ogólnie. Więc to jest cała jedna grupa tych właśnie przedłużonych postów, które naprawdę mają wiele korzyści zdrowotnych, ale nie jest to coś, co możemy właśnie robić na co dzień. Natomiast jest też druga grupa i tutaj to nie do końca są posty, ale też niektórzy tak to nazywają, dlatego warto o tym wspomnieć. Z języka angielskiego to tak naprawdę calorie restriction, czyli ograniczenie kaloryczne, restrykcja kaloryczna. Inaczej mówimy na to post leczniczy, post warzywny, post warzywno-owocowy, detoks. Być może niektórzy już teraz jakby skojarzyli to z postem Dąbrowskiej czy postem Daniela, bo rzeczywiście właśnie w tej grupie mamy różnego rodzaju właśnie restrykcje kaloryczne z różnymi zasadami, bo tak naprawdę wiele osób, wiele różnych metod tego, chociażby jak to nazywają, oczyszczania proponuje i ma to na pewno swoje plusy. Uważam, że niektóre te metody też są takie mocno marketingowe i nieraz naciągane, natomiast polega to na tym, że po prostu w ciągu dnia jemy znacznie mniej niż nasze zapotrzebowanie kaloryczne wynosi, ale nie jest tak, że nie jemy nic. I tutaj chociażby przy poście warzywnym no to jest około 500, może maksymalnie 700 kilokalorii, bo więcej po prostu z tych warzyw nie jesteśmy w stanie już spożyć. I czas takich restrykcji, tych postów leczniczych, jak to niektórzy mówią, trwa od kilku, czasem do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni. Zależy od tego, jaka to jest tak naprawdę metoda. Ale teraz przechodzimy do trzeciej grupy, która znowu dzieli się na kilka podgrup. I moim zdaniem tutaj najwięcej z nas może odnieść z tego korzyści i korzystać właśnie na co dzień z tych metod. I chodzi mi o ten sławny już IF, czyli z angielskiego intermittent fasting, czyli poszczenie okresowe i inna nazwa oznaczająca praktycznie to samo, TRF, czyli time restricted feeding, czyli ograniczone czasowo jedzenie.
Na czym to polega? No tutaj właśnie wchodzi nam ta definicja okna żywieniowego, czyli czasu w ciągu doby, w ciągu 24 godzin, w którym jemy, a w pozostałym czasie nie jemy. I nie ma tutaj mowy tak naprawdę o restrykcji kalorycznej, bo nie o to tutaj chodzi. No czasem owszem, jeżeli redukujemy i jeszcze to sobie niektórzy tą restrykcję nakładają, jednak jedzą mniej niż wynosi ich zapotrzebowanie. Natomiast nawet jeżeli będzie to jakby dokładnie nasze zapotrzebowanie, określona ilość kalorii, chodzi o to po prostu, żeby się zmieścić w konkretnym okresie czasu, tak zwanym oknie czasowym. I wyróżniamy tutaj kilka rodzajów tego postu. Najbardziej popularne to 16:8 czy 18:6 oraz 20:4 to najbardziej taki restrykcyjny. O co chodzi z tymi cyframi? Otóż 16:8 znaczy, że 16 godzin nie jemy, a 8 godzin jemy. Czyli na przykład mamy okno żywieniowe od 8 do 16. Przez te 8 godzin od 8 do 16 spożywamy wszystkie nasze posiłki, natomiast przez pozostały okres czasu już nic nie jemy. 18:6, czyli będzie wtedy przez 6 godzin, to na przykład od godziny 10 do 16, czy od 8 do 14 spożywamy wszystkie posiłki, pozostały czas nie jemy. No i 20:4, czyli tylko przez 4 godziny jemy. I też dużo bardziej restrykcyjne to znowu nazwa angielska OMAD, czyli only one meal a day. One meal a day oznacza jeden posiłek dziennie i wtedy tutaj to okienko to wygląda 23:1, czyli jakby jemy przez mniej więcej godzinę, 23 godziny nie jemy, albo 22:2, czyli jakby w dwóch godzinach to też jakby twórcy przyjmują, że jest OMAD w dwóch godzinach, jeżeli mieści się całe Twoje jedzenie, czyli na przykład siadasz na 2 godziny do stołu dziennie, albo rzeczywiście jesz po prostu bardzo duży, obfity posiłek, a za jakiś czas na przykład jeszcze, nie wiem, pijesz kawę, jesz deser, czy jeszcze sobie jesz jakąś sałatkę na tej zasadzie. Więc to są wszystko metody na jedzenie w oknie żywieniowym z ograniczeniem czasowym. To, co polecam, to jeżeli jakby jest to dla Ciebie nowa rzecz, to zacząć od małych restrykcji, czyli na przykład najpierw jeść przez 10 godzin, a przez 14 nie jeść i jeżeli się z tym dobrze czujesz, to z czasem sobie to okno żywieniowe skracać. Nie uważam, że u większości osób, czy może u wszystkich osób takie bardzo duże restrykcje na co dzień się sprawdzą. Moim zdaniem 16:8, czy może 18:6 to są w większości wypadków naprawdę wystarczające okna czasowe i też OMAD jest jakąś metodą, ale tak duże restrykcje zazwyczaj sprawiają, że też w ciągu tego krótkiego czasu nie jesteśmy w stanie zjeść aż tyle, ile potrzebujemy i aż tak różnorodnie, żeby dostarczyć sobie wszystkich składników odżywczych. Chociażby nawet mówiąc tutaj o samym białku, nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie strawić ilości białka, która jest równa naszemu zapotrzebowaniu na cały dzień, więc ja bym tutaj była ostrożna, natomiast rzeczywiście są też osoby, które czerpią z tego korzyści. Jeżeli coś więcej by Was w tym temacie interesowało, to też oczywiście proszę Was, żebyście w komentarzach napisali, to być może porozmawiamy na ten temat więcej, ale o OMADzie znowu był już film, także możecie się z nim także później zapoznać. I tutaj mamy jeszcze jedną taką ciekawą podgrupę i też niektóre osoby w ten sposób podchodzą do postów. To jest na przykład 5:2 albo 6:1 albo ADF. Już mówię, o co chodzi. 5:2, czyli w ciągu tygodnia przez 5 dni jemy normalnie, a 2 dni pościmy. 6:1, czyli 6 dni jemy normalnie i przez 1 dzień pościmy. Jest to taka metoda dla niektórych prostsza do wprowadzenia niż takie standardowe okno żywieniowe, dla innych trudniejsza. Też zależy to od naszego stylu życia, od stylu pracy, od tego, ile pracujemy, jak żyjemy, więc to zawsze można dopasowywać do siebie. Natomiast jest to też jakaś metoda właśnie na to, aby przez ten jakby w tygodniu na przykład jeść normalnie, a wybrać sobie 1 czy 2 dni, kiedy albo zupełnie pościmy, albo przyjmujemy, mówi się, nie więcej niż 30% naszego zapotrzebowania kalorycznego. Więc w ten sposób też można to zrobić. ADF z kolei to skrót od Alternate Day Fasting, czyli poszczenie co drugi dzień. Czyli w takim ADF-ie mamy na przykład w poniedziałek
jemy normalnie tyle, ile czujemy, tyle, ile potrzebujemy, nie ograniczamy się w ogóle. A we wtorek albo całkowicie pościmy, albo właśnie jemy nie więcej niż 30% naszego zapotrzebowania, czyli na przykład śniadanie. Takie, no nie jakieś ogromne, ale normalne śniadanie i na tym kończymy i czekamy znowu do środy. W środę jemy, w czwartek nie jemy. Tutaj modyfikacji jest wiele, natomiast niektórzy też z tym się dobrze czują i z mojego doświadczenia taki ADF dobrze prowadzony przy redukcji, jeżeli zależy nam na redukcji wagi, może też fajnie podkręcić nasz metabolizm. To, o czym myślę warto wspomnieć, to, że osoby, które są na keto, są na dietach niskowęglowodanowych, które mają elastyczność metaboliczną, im też jest łatwiej dłużej wytrwać z niejedzeniem, no bo po prostu mają paliwo takie bardziej długofalowe w postaci ciał ketonowych, więc na pewno wtedy jest łatwiej prowadzić tego typu posty, ale też te posty ułatwiają tak naprawdę pozostawanie w stanie ketozy, no bo restrykcje, czasowe restrykcje kaloryczne sprawiają, że wchodzimy głębiej w ketozę, że ta ketogeneza następuje nawet przy na przykład spożywaniu większej ilości węglowodanów, więc tutaj jedno tak naprawdę wpływa na drugie. I samoistnie posty różnego rodzaju bardzo ładnie łączą się nam z dietą ketogeniczną. Natomiast powiem Wam szczerze, że nawet osoby, które nie są na keto, a na przykład nie mają takich dużych problemów z gospodarką cukrową, że rzeczywiście ciągle są głodne, bo to zazwyczaj wtedy bardzo trudno jest, na przykład mając insulinooporność, robić posty okresowe, a nie przeprowadzić u siebie ketoadaptacji. Natomiast osoby, które no po prostu może nie odżywiają się na co dzień jakoś idealnie, ale mają te posty okresowe, to też badania pokazują, że dla nich jest to korzystne pod kątem zdrowotnym, ponieważ podczas postu następuje autofagia, czyli takie oczyszczanie organizmu. Choroby metaboliczne, ryzyko tych chorób znacznie spada. Znowu zwiększa nam się ekspresja genów, ta pozytywna ekspresja genów pod kątem długowieczności i chociażby spowalniają proces starzenia komórkowego, czyli po prostu starzejemy się wolniej, dłużej jakby żyjemy w zdrowiu, tak zwana długowieczność, longevity, bardzo mocno właśnie łączy się z różnego rodzaju postami, więc myślę, że naprawdę wiele osób może z tego skorzystać. I obiecałam Wam jeszcze, że na koniec powiem Wam o poście, który mnie bardzo interesuje. Jest to znowu ciekawy skrót ETRF. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy wcześniej o TRF, czyli Time Restricted Feeding, czyli właśnie ograniczonym czasowo jedzeniu, a ta literka E z przodu oznacza early, czyli wczesne ograniczenie czasowe. Jest to post, któremu bardzo dużo czasu poświęca jeden z naukowców, dr Sachin Panda, którego ja właśnie również między innymi śledzę, jego właśnie badania, jego publikacje. I jest to post, który jest zgodny z rytmem dnia, zgodny z naszą chronobiologią, czyli w skrócie chodzi o to, aby jeść wtedy, kiedy jest jasno, jeść w pierwszej połowie dnia, czyli nie zaczynać od obiadu, tak jak nieraz na keto wiele osób robi i nawet wiele osób poleca, ja niekoniecznie i o tym pewnie osoby, które mnie długo oglądają, wiedzą, tylko rzeczywiście zaczynać od śniadania, zaczynać jedzenie z rana, wtedy, kiedy ten nasz metabolizm jest na wysokim poziomie, wtedy, kiedy też jakby ta synchronizacja z tym, co dzieje się na zewnątrz, jest zdecydowanie lepsza i w pierwszej połowie dnia rzeczywiście spożywamy nasze posiłki, czasem jest to w ciągu 6 godzin, czasem 8, czasem 10, tutaj jakby nie ma takiej jednoznacznej granicy, kiedy ten ETRF się zaczyna, kiedy kończy i też to, zobaczcie, zależy od pory roku po części, bo w zimie mamy mniej tego czasu, kiedy jest jasno. Natomiast kończymy właśnie w okolicach południa, wczesnym popołudniem to jedzenie i na tym polega ETRF. Ma naprawdę bardzo wiele korzyści zdrowotnych i bardzo wiele ciekawych badań jest na ten temat. Jeżeli Was to interesuje, to dajcie znać. Być może przygotujemy na ten temat jakiś osobny odcinek, bo myślę, że warto zaznajomić się z tym tematem. No dobrze, moi drodzy, to chyba taki skrót i omówienie wszystkich najważniejszych rodzajów postów, na jakie możecie się gdzieś natknąć. Myślę, że warto próbować, warto eksperymentować i starać się oczywiście dopasować to do siebie. Dajcie proszę znać, czy Wy stosujecie być może któryś z tych rodzajów, które wymieniłam, co sądzicie i jakie są Wasze doświadczenia z poszczeniem, czy z restrykcjami kalorycznymi. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że w komentarzach możemy sobie na ten temat
podyskutować. A ja dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam do kolejnych filmów i pozdrawiam ciepło. Cześć!